Cryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Cryptomasters. Na początku, zanim powiem Ci o IOT-cie i Volkswagenie, a konkretnie o tym, co robią, to przypominam, że na dniach poprowadzę ostatni w najbliższym czasie webinar z analizą sytuacji rynkowej, gdzie pokażę, jakie są newsy z branży i te dobre i te złe, jak można zinterpretować aktualną sytuację rynkową, jak na tym nie stracić i jak na tym zarobić. To wszystko znajdziesz na najbliższym webinarze, do którego linka znajdziesz pod tym nagraniem. Także zachęcam Cię, bo później przez jakiś czas takich webinarów nie będzie. No i dobra, IOTA i Volkswagen pokazują proof of concept dla samochodów autonomicznych. I to się dzieje w Niemczech. W tym momencie praktycznie na CeBIT Expo 2018. I tam pokazują, jak samochody autonomiczne będą łączyć się ze sobą i przekazywać sobie nawzajem informacje. Za pomocą sieci Tangle, która jest siecią, systemem, można powiedzieć, IOTY, w zasadzie nawet nie wiem, czy IOTY można nazywać z tej perspektywy kryptowalutą, no bo pewnie to zależy od tego, kto definiuje, no ale w takiej bazowej definicji kryptowalut jest, że one są oparte o blockchain, a IOTY jest oparta nie o blockchain, tylko o Tangle. Czyli o trochę inny system działania, gdzie w zasadzie wychodzi na to, że on jest dużo bardziej wydajny, bo on może działać w wielu miejscach symultanicznie, bo nie jest łańcuchem, tylko jest jakby, jakby to porównać, jak na weselu się bawicie w pociąg. To po prostu jest jeden wujek, potem go ciocia chwyta, potem za nią drugi wujek i tak dalej. To jest taki blockchain, to jest taki łańcuch, muszą dochodzić kolejne osoby, ale w zasadzie no... Z jednej strony można powiedzieć, że tylko łańcuch się rozwija, no bo tylko z jednej strony może ktoś się doczepić. Natomiast sieć Tangle to jest tak po prostu, jak już jest ta pora, że panie proszą panów albo panowie proszą panie, czyli w wielu różnych miejscach na sali dobierają się ludzie i sobie tańczą. I tak działa sieć Tangle. No, może to jeszcze jedno z najbardziej ekstremalnych sposobów wyjaśnienia różnic technologicznych. No ale tak myślę, że to najłatwiej w ten sposób to zrozumieć. Więc w zasadzie sieć Tangle jest, no tak IOTA przynajmniej twierdzi, że to jest następna generacja po blockchainie i że to jest zdecydowanie lepsze. Oczywiście trzeba wziąć też pod uwagę, jakie są minusy tej sieci, no bo to nie jest tak, że no, wszystko jest zawsze różowo-kolorowo, w zasadzie nigdy tak nie jest. Także no, to te wszystkie minusy jeszcze wyjdą tak naprawdę. Na ten moment IOTA ma swoje minusy, czyli to, że jak wychodzą dziury w niej, to oni pozywają tych ludzi, którzy te dziury znaleźli, podczas gdy na przykład taka kryptowaluta jak EOS daje wręcz nagrody za znalezienie dziur. Więc widzisz, jest różnica w podejściu. A IOTA ma bardzo dużo deweloperów, chyba ze 150 chłopa, więc spora ekipa, a też nie wyrabiają. Też dobry portfel na IOTA w zasadzie nie istnieje jeszcze. Dużo rzeczy można IOTA zarzucić, to fakt. Niemniej jednak to jest projekt przyszłości. W sensie to jest projekt, który obiecuje wielkie rzeczy, na które jest zapotrzebowanie, bo samochody autonomiczne, które w dodatku komunikują się ze sobą, to nie jest science fiction. To jest coś, co nadejdzie w najbliższych kilkunastu latach i po prostu ja bym osobiście wolał, żeby te samochody komunikowały się w bezpieczny, szyfrowany sposób niż w niebezpieczny i nieszyfrowany. Możesz sobie zobaczyć na YouTubie, jak CIA hakuje bodajże Jeepa. Po prostu z laptopa. Siedzi typek z laptopem i przejmuje kontrolę nad cudzym samochodem. I zaczyna mu skręcać. Normalnie z komputera. On nawet nie siedzi w tym samochodzie. On jest... No teraz to już działa, że tak naprawdę na drugiej części kuli ziemskiej oni mogą komuś przejąć samochód. Więc wolałbym, żeby kontrola autonomicznych samochodów była na jakiejś dobrej technologii. Już chciałem domyślnie powiedzieć na blockchainie, no ale może być na Tangle, jeżeli dzięki temu będzie to szybkie, bezpieczne, tanie i naprawdę dobrze zaszyfrowane. Niech tak zatem będzie. Tak więc zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Tak czy inaczej, bardzo dobra wiadomość jest, że IOTA cały czas z Volkswagenem cisną. No a my też wiemy, że cały czas, że jakby IOTA niedawno przecież ogłosiła swoje partnerstwo w systemie MOBI, czyli Mobility Open Blockchain Initiative, gdzie należą m.in. BMW, General Motors, Ford, Renault, Bosch, Hyperledger czy IBM, czyli bardzo dużo firm jest tym zainteresowanych. IOTA, przypominam, celuje w Internet of Things, czyli właśnie włączenie rzeczy ze sobą, żeby rzeczy się ze sobą komunikowały i dawały sobie nawzajem
informacje. Takie rzeczy przecież już się dzieją. To jest jakby, to już nie jest pieśń przyszłości. To się już cały czas dzieje. Zauważ, że dzisiaj jak wchodzisz na Google i sobie wpiszesz jakąś restaurację, to masz na przykład informację, w jakich godzinach jest większy ruch. Że na przykład od 12 do 14 jest tam najwięcej ludzi, ale w sobotę o 18 jest dość mało. No to jak myślisz, czy to właściciel restauracji tam coś klepie sam? No nie, to rzeczy, to przedmioty się ze sobą łączą. To komórka, komórki, tysiące komórek klientów tej restauracji, które mają włączone ustawienia, czy wyłączone ustawienia prywatności, one na GPS-ie nadzorują ruch w tej restauracji i wysyłają to do Google'a. To są rzeczy, które już się dzieją i to będzie tylko postępować. Możemy się na to obrażać, możemy się tego bać trochę i to czasem jest strach uzasadniony. Niemniej jednak tak po prostu jest i będzie coraz bardziej. Dlatego IOTA wchodzi w niszę, która jest potężna, która jest ogromna i to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Oczywiście musimy jeszcze później obserwować, jak jej wyjdzie performance w tej niszy, czyli czy oni się sprawdzą, bo na razie wiadomo, trochę im jeszcze brakuje do szczęścia, czy nam brakuje do szczęścia, patrząc na to, co robi IOTA i jak. Natomiast, no, bądźmy cierpliwi, bo mówimy tu o projekcie, który ma mega, mega ambitne założenia. W związku z czym nie wątpię, że jest to coś, czego się nie da zrobić tak na strzał w parę tygodni, żeby to działało dobrze. Także poczekajmy i nie ukrywam, że jestem pełen nadziei dla tego projektu, jeżeli on wyjdzie. Jeżeli on wyjdzie, to moim zdaniem wyjdzie spektakularnie, jeżeli nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Także trzymajmy kciuki, na razie widać, że cały czas coś idzie do przodu i to jest dobra wiadomość. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, czy wierzycie w IOTA, czy zwątpiliście po różnych tam rzeczach z przeszłości. Czy może właśnie jesteście mocno zapakowani i przez aktualne korekty jeszcze się obkupujecie? Do usłyszenia na YouTubie i zobaczenia, jak i do usłyszenia na jednym z ostatnich webinarów, który w najbliższym czasie się odbędzie. Link pod tym nagraniem. Cześć!